Witam serdecznie. Najnowszy numer Gazety Polskiej jest może dosyć charakterystyczny, dlatego że minister Zbigniew Ziobro, który nie udzielał do tej pory zbyt często wywiadów, postanowił opowiedzieć trochę o tajemnicach kuchni politycznej, zarówno polskiej, jak i europejskiej, o tym, na ile istnieją w dosyć spójnym monolicie. Obecnej władzy, pęknięcia, rysy, jak są rozwiązywane konflikty, no czyli to, o czym się nie mówi, a co ludzi zawsze, a szczególnie dziennikarzy, pociąga do pisania tekstów, snucia spekulacji. Postanowiliśmy się trochę dowiedzieć, i ta rozmowa w tym sensie jest niezwykle treściwa i bardzo, bardzo wiele zawiera informacji, które dzięki temu będziemy mogli się dowiedzieć. Ale oczywiście ten numer musiał być zdominowany też przez wydarzenia, które się rozegrały w ostatnich dniach. Czyli, po pierwsze, wybory przewodniczącego Komisji Europejskiej. Mieliśmy swojego wysłannika w Unii Europejskiej Maćka Korzuszka, który relacjonował na bieżąco te wydarzenia. Też miał okazję porozmawiać z ludźmi, którzy tworzyli tą politykę, którzy tworzyli kolejne propozycje rozwiązania kryzysu, który wybuchł wokół Przewodniczącego Komisji Europejskiej. No Maciek postanowił trochę tych kulis nam przedstawić. I oczywiście sprawa wyrzucenia pracownika IKEI i w ogóle popierania przez wielkie koncerny LGBT. Ta sprawa bulwersuje szczególnie Polaków. Pokazujemy, jakie standardy stosują te koncerny w Polsce, a jakie na przykład w krajach islamskich, gdzie promocja LGBT by wywołała nie tylko wściekłość, ale być może poważne perkusje wo wobec tych, którzy to robią. I okazuje się, że tam nie ma problemu. Tam nawet kobiet nie daje się do reklam, żeby tylko nie drażnić muzułmanów. Ale w Polsce katolików można wyrzucać zacydowanie Pisma Świętego z pracy. Dlaczego tak się dzieje? No tą tajemnicę że w najbliższym numerze Gazety Polskiej. I ostatnia rzecz, oczywiście kongres Pisu, już te wydarzenia z soboty, które no, przykuły uwagę Polaków na cały weekend, przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, premiera Morawieckiego, liderów pozostałych liderów koalicji, czyli Zbigniewa Ziobro i Jarosława Gowina. Zaczęła się kampania wyborcza, choć nieformalnie, ale z dużym oddechem, w czasie kiedy opozycja no, zastanawia się, jak ona ma w ogóle do tych wyborów iść. Numer ciekawy, bardzo zachęcam do czytania.